Mogłem do was, przyjaciel, przygotować przed tym. Wydaje mi się, że bardzo się liczy, bo tak na dobrą sprawę najwięcej się uczysz na meczu. Okej, jesteś w stanie wytrenować pewne rzeczy i musisz to robić. Musisz ciężko trenować nad indywidualnymi akcjami, nad indywidualną techniką, rzutami i tak dalej. Ale tak koniec końców największe szlify i największe doświadczenie zbierasz na meczu. Tak samo jak jest, nie wiem, w przypadku już późniejszych zawodników seniorskich. Mhm. Zobacz, że wielu zawodników przepracowywuje sezon letni, tak? Ale to masz tak, jeżeli kończysz sezon w czerwcu, zaczynasz następny w połowie sierpnia, zazwyczaj zespoły zaczynają, plus niektórzy mają kadry, ale załóżmy, że masz taki z normalnym zawodnikiem, który nie łapie się do kadry narodowej, kończysz sezon w czerwcu lub w maju, masz załóżmy miesiąc wakacji, bo jest to wyczerpujące cały ten rok jeżdżenia, grania, trenowania i stresu, i od lipca możesz przez półtora miesiąca popracować indywidualnie nad sobą. I teraz kwestia jest taka, czy chcesz na przykład poprawić grę indywidualną w postaci, nie wiem, kozowania, rzucania, czytania, nie wiem, obrony, różnych, nie wiem, fejków, zagrań i tak dalej. Czy chcesz na przykład potrenować nad grą zespołową i wtedy na przykład, nie wiem, są dobre inicjatywy, tak jak na przykład ty robisz z Draft Campem, że jadą chłopaki i są w stanie na przykład, wiesz, rywalizować między sobą, a rywalizacja między sobą jest zawsze taka, że kurczę, dobra, jest gość przede mną, muszę go pokonać, tak? Jest to uważane na przykład, nie wiem, zawodnik za jednego z lepszych obrońców w danym zespole, chcę mu pokazać, że jestem od niego lepszy w ataku. I z drugiej strony gość z obrony mówi, dobra, ten jest najlepiej atakujący, ja chcę go wyłączyć z gry. I na tym, wiesz, na takiej rywalizacji potem polega to, że ty dajesz z siebie wszystko, on daje z siebie wszystko i automatycznie podnosicie swój poziom. Ja myślę, że tego trochę brakuje na tych rozgrywkach młodzieżowych, bo też podejrzewam, że większość klubów ma ograniczone też zasoby. Okej, to oczywiście wszystko kręci się wokół pieniędzy, bo jak nie masz pieniędzy, to nie zorganizujesz niczego dobrze i porządnie. Największe organizacje, nie wiem, hiszpańska, francuska, serbska i tak dalej, one mają pieniądze na to. Jest mnóstwo pokładów finansowych na to, aby szkolić młodzież. Ja na przykład jadąc tam miałem dwa cele. Przede wszystkim po pierwsze zobaczyć, jak to wygląda na żywo, jaki jest poziom tych rozgrywek, jak ja mogę się tam odnaleźć, gdzie byłaby moja rola w takim systemie, czy tam w ogóle jest jakiś system. I chciałem, tak jak mówisz, też powalczyć z zawodnikami, którzy, nie wiem, już mają kontrakty, albo dopiero będą mieli kontrakty, albo nie będą mieli też kontraktu i będą potem ważnymi graczami w Europie. Także to na pewno dwa powody, a po trzecie chciałem, miałem wakacje, chciałem naprawdę fajnie spędzić czas. Las Vegas jest też urokliwym miejscem. I sam byłem też ciekaw całej tej otoczki organizacji, tak? Pojechałem i naprawdę nie żałuję, bo zobacz, mimo że to jest trochę inne granie. W Europie jest dla nas Europejczyków może łatwiej, dla Amerykanów jest troszeczkę trudniej. Ze względu na to, że masz więcej systemu, masz więcej gry, więcej czytania gry, masz więcej ustawień taktycznych. Tam po prostu momentami, tak jak sam trener powiedział, jest gość, nie wiem, z pierwszej rundy draftu, z początku drugiej rundy draftu i oni będą rzucać. A wy reszta musicie odnaleźć się w swojej roli. I teraz wiesz, on mi to powiedział, mówię, okej, no to czyli nie porzucam. Zresztą nie wiedziałem, że tak może być, ale mogę dać obronę, mogę dać, nie wiem, zbiórkę, mogę spróbować, nie wiem, napędzić jakąś kontrę, mogę gdzieś dać asystę, coś. I myślę, że to też jest mega pole do nauki, bo jedziesz i jesteś rzucony na głęboką wodę i teraz radź sobie. Masz swoją rolę i pokaż mi, jak się w niej spełnisz. I ja na przykład uważam, że w swojej roli, którą tam miałem w Las Vegas, spełniłem swoje, że tak powiem, zadanie, bo z meczu na mecz zostawałem coraz więcej minut, coraz więcej trener mnie zauważał, coraz więcej darzył mnie zaufaniem i z momentu, w którym grałem, nie wiem, 5 czy 7 minut w pierwszym meczu, dochodzimy do momentu, w którym grałem 30 kilka chyba w ostatnim meczu. Więc był to jakiś tam mój mały sukces, bo też słyszałem taki jeden fajny cytat, że be the star in the role. Czyli tak na dobrą sprawę żaden z nas, czy idziesz do NBA, czy idziesz do ekstraklasy polskiej, kiedy wchodzisz na ten poziom, nie będziesz gwiazdą i nie będziesz gościem, który będzie decydował o
o wyniku meczu, ale jesteś w stanie nauczyć się wielu więcej rzeczy, grając obok takiego gościa lub przeciwko takiemu gościowi z przeciwnej drużyny. Ja uważam, że to jest taki, wiesz, no, ja na tym bazowałem i to są takie doświadczenia, których nie da się nauczyć na treningu. Tak jak mówimy, że granie jest mega ważne, tak samo trenowanie jest bardzo ważne, bo jeżeli nie jesteś przygotowany do tego grania, to nie pójdzie, bo możesz mieć talent, ale w najważniejszym momencie zabraknie ci tego wytrenowania, bo mimo wszystko trenując powtarzasz jakieś nawyki, uczysz się dyscypliny, sam siebie potrafisz czasami zmotywować, że okej, wiem, że mogę zrobić to lepiej i robię to lepiej i to powoduje, że ty się rozwijasz, tak? Dajesz siebie 100% na przykład na treningu, na każdym treningu i krok po kroku robisz jeszcze tam jakiś mały postęp, może na razie niezauważalny, ale wtedy idziesz, jesteś gotowy na mecz. Tak jak na przykład masz nawet, już nie mówię nawet o rozgrywkach młodzieżowych, ale w klubowych rozgrywkach, jeżeli na przykład jesteś gościem, który nie trenuje cały tydzień, bo miałeś jakiś drobny uraz, ale nawet jesteś gotowy, nie zagrasz, bo nie przetrenowałeś tego. I kwestia jest taka, nieważne jak jesteś, okej, no chyba, że jesteś, nie wiem, LeBronem Jamesem i jest, nie wiem, piąty mecz finałów, wherever, wtedy zagrasz, tak? Ale w normalnych zespołach nie ma takiego czegoś, że jak nie trenujesz, nie zapracujesz na to, na treningu, gdzie między sobą walczycie i pokazujesz dzień w dzień, grając 5-5, że jesteś lepszy od swojego przeciwnika, jeżeli tego nie pokażesz, to nie będziesz więcej grał niż on w profesjonalnym klubie. I myślę, że może nawet tego trochę brakuje, takiego gry na treningach, które są naprawdę mega intensywne. Nie tylko wiesz, że okej, no to teraz gramy na jednego zawodnika, cały czas piła i rzucaj nawet na treningu, tylko bardziej angażujemy w to jakiś większy system, angażujemy to zagrywkę na poszczególnych graczy, na każdego gracza, żeby miał możliwość. Granie jest mega ważne i trenowanie jest mega ważne. I tak jak mówię, ja na przykład, ja muszę trenować, żeby grać. I odwrotnie. Chcę grać, ale chcę też trenować. I automatycznie rolą trenera w tym momencie jest to, żeby trochę zachęcić tego gracza do gry. Nawet gdy są gorsze momenty. Ja też miałem taki moment, że nie grałem w ogóle w zespole, jak byłem w gimnazjum. Poszedłem do trenera już w zasadzie spakowanym strojem i mówię, że no ja nie chcę grać w takim razie, nie? Bo ja nie gram, bo to było z rok starszymi. Z rok młodszymi jestem, wiesz, go to guy'em, czyli do mnie wszystko i w sensie do mnie wszystko. No, największa odpowiedzialność jest na mnie, ale oczywiście też mieliśmy innych zawodników. A tutaj jestem któryś tam z kolei i wychodzę z ławki i prawie w ogóle nie gram. A on mi mówi, słuchaj, ale ty wychodzisz z ławki. Dajesz na przykład zmianę temu i tamtemu, ale dajesz nam energię, dajesz nam punkty, dajesz nam swoje zaangażowanie. Ty jesteś lepszy od nich. Ale dla ciebie też jest lekcją to, żebyś ty wyszedł z ławki i pokazał, że potrafisz zrobić też to. Pokazał, że nie potrzebujesz cały czas mieć piłki, ale możesz też zagrać bez piłki, czy nie wiem, siąść pod kosz, zebrać w ataku. Znaleźć się w sytuacji, w której tak na dobrą sprawę nie jest na ciebie stawiane. I oczywiście to najpierw zaczęło się gdzieś tam na treningach, ale potem to było na meczach. Ja zawsze wychodziłem z ławki. Aż w końcu, wiesz, doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, dobra, okej, to jest moja rola. Będę wychodził z ławki, ale w pewnym momencie przeskoczę jednego czy drugiego gościa i będę wychodził z pierwszej piątki, a gość będzie wychodził z ławki. I tak się na sam koniec sezonu stało, ale to zajęło, nie wiem, 7 miesięcy, zanim tak się wydarzyło, nie? Także powiem ci, że to jest bardzo złożona kwestia tego wszystkiego. I ja uważam, że w Polsce jest też ciężko dla zawodników, bo nie ma, tak jak mówisz, takiego, nie wiem, takiego grania, ale też i zabawy w tym trochę, żeby było zachęcenie też tych graczy, którzy gdzieś tam, nie wiem, może są trochę słabsi i też rywalizacji, żeby pokazać im, że dobra, jesteś słabszy, ale koleś, który był słabszy w twoim wieku, zrobił postęp i poszedł do przodu na tym poziomie, tak? Że każdy jest równy w zespole, tak powinno być. I chce grać więcej niż twój przeciwnik. Musi pokazać, że jesteś lepszy od niego. No bo trener jak widzi, zależy mu na zwycięstwach, a każdemu trenerowi zależy na zwycięstwie. Widzi, że gość, okej, jest utalentowany, ale na przykład mu się nie chce i przychodzi na trening i wie, że jest utalentowany i wie, że będzie miał te swoje rzuty. Ja miałem taką też sytuację.
wiesz, że będzie miał swoje rzuty, to czuję się komfortowo w tym. Ale jeżeli przychodzi taki gość, który mówi, dobra, ja chcę połowę rzutów jego i chcę teraz zrobić tak, że ja będę to połowę miał. Czyli bierzesz, postanawiasz sobie coś i gościa piłujesz na każdym treningu. Na treningu, w którym oczywiście gracie między sobą, tak? Bo nie sądzę, żeby zespoły, które przed nim grają w ligach, czy to wojewódzkich i tak dalej, one nie grają na treningach. Jeżeli mają treningi, to już nie wiem, 3-4 razy w tygodniu, to muszą siłą rzeczy grać między sobą, żeby gdzieś tam się docierać. No i w tym momencie, jeżeli masz gościa, który gdzieś tam jest lepszy od ciebie, to automatycznie, ej, okej, on jest lepszy ode mnie, sobie myślisz, chcę mu dorównać. A z drugiej strony ten gość, który jest lepszy od ciebie, mówisz, dobra, ten gość, widzę, że zaczął zapierdzielać i on chce mi dorównać, a ja chcę być dalej lepszy od niego. Więc ja muszę jeszcze mocniej pracować, bo wejść na szczyt jest łatwo, a gorzej jeszcze na niego, na nim utrzymać. Co czytałem, wysłuchałem wywiadu z Rafałem Juciem, wiem mniej więcej, na czym to polega. Wiem, że dzieciaki przyjeżdżają, tak, i tak, rywalizują między sobą, mają dużo grania, co jest mega ważne, że nawet z tych słabszych zespołów mogą przyjechać i pograć między sobą i sprawdzić się na tle innych, tak? Ja uważam, że to jest dobre dla dzieciaków, żeby nie wiem, przyjechać i pograć. Tak ja myślę, za moich czasów nie było takich kampów organizowanych. Musiałeś gdzieś, nie wiem, iść na podwórko i próbować na ulicy kogoś znaleźć, żeby pograć. A tutaj, jeżeli wy to organizujecie tak składnie i z jakimś tam sensem, jeżeli mówisz, że masz testy, masz treningi, też masz rozpoznanie przez trenerów, czyli nie wybierasz na chybił trafił, że wybierzesz, nie wiem, 5 najlepszych, którzy przyjadą, to pewnie sprawia, że ten poziom jest w miarę wyrównany i mecze są ciekawe i fajne zacięte końcówki może macie też, jakieś, nie wiem, game winery. Do tego się pewnie to... że takie miejsce jest dość atrakcyjne dla zawodników i tych amatorów, czy to co mówisz, 30%, tak? I tych bardziej gdzieś tam zaawansowanych w tę grę. No bo mimo wszystko ci amatorzy mają szansę się czegoś nauczyć od tych, co już trochę grają, a ci bardziej zaawansowani mogą między sobą trochę porywalizować, gdzie podejrzewam, że nie mają, tak jak już, nie wiem, wcześniej rozmawialiśmy, nawet możliwości za dużej w klubach, tak? Bo system nie zawsze pozwala ci być graczem na 40 minut w swoim klubie. Dlatego myślę, że jeżeli te mecze trwają tak długo i jest to podzielone na racjonalny poziom, jeżeli chodzi o zespoły i jest on mniej więcej wyrównany, to ja uważam, że to jest super szkoła dla większości tych chłopaków, którzy przyjeżdżają i mogą robić jakieś postępy, żeby dalej ewentualnie wracać i w klubach odgrywać ważniejsze role. Tak ja to widzę. Przynajmniej, tak jak mówię, no szczerze powiem, jak mi teraz to tłumaczysz, że jak ja bym wiedział, że takie coś będzie, jakby takie coś było organizowane w moich czasach, kiedy ja byłem, nie wiem, młodzikiem, czy juniorem, czy kadetem, no bym przyjechał, żeby chociażby dla sprawdzenia samego siebie, jak to wygląda, jak na przykład goście z innych zespołów w mojej sytuacji grają, czyli ja nie gram w zespole, załóżmy, 30 minut, tylko gram 10, ale wiem, że chciałbym grać więcej. To na pewno nie jestem jedyny w Polsce, który tak ma. I przyjeżdżając na taki kamp, mógłbym sobie zobaczyć, jak ci goście naprawdę się prezentują. Bo nawet ja pamiętam, jak ja kiedyś grałem, to też byłem ciekaw. Okej, macie tych 5 graczy, którymi grasz mecz, 7 w zasadzie, którymi dany trener gra mecz. No ale jak się prezentują tych 3 pozostałych? Czy nie jest im, wiesz, czasami nawet przykro, że jeżdżą i nie grają, tak? Ja bardzo chętnie bym się o tym przekonał, ale za moich czasów nie było takich inicjatyw, ani takich zorganizowanych kampów. No. Tak, jak ja patrzę po sobie i jak ja wspominam swoje młodzieżowe czasy koszykówki, gdzie na przykład, nie wiem, w województwie mieliśmy te 30 meczów, z których, nie wiem, 6 może było takich, że musiałeś naprawdę dać z siebie wszystko, bo reszta to były gdzieś tam, wiesz, mecze na 2/4. To w momencie, kiedy masz mało takiej rywalizacji na najwyższym poziomie, to taki draft camp to uważam, że jest świetna inicjatywa, żeby pójść i zobaczyć, jak się gra zacięte końcówki na przykład. Dlatego też, to też trzeba umieć zagrać. To też nie możesz, wiesz, wyjść i kurde
jest zacięta końcówka, teraz chcę być Kobe Bryantem, odpalam racę z 8 metra, tak? I wtedy dopiero, wiesz, uczysz się też tej mądrości podejmowania decyzji i odpowiedzialności za wynik. Co, wiesz, najważniejsi, najlepsi gracze zazwyczaj i w Europie, i na świecie mają to, nie? Spaniulis, Juj i tak dalej, tak? Są zawodnicy, którzy po prostu biorą piłę, wiedzą, że te 2-3 ostatnie minuty są mega ważne i musisz zmniejszyć błędy i ryzyko ich popełnienia do minimum, grać pewne akcje, zdobyć punkty, które wygrają ci mecz. Dlatego osobiście, jak już powiedziałem ci już kilka razy, ja żałuję, że nie było takich zorganizowanych kampów, kiedy ja dorastałem, kiedy ja mogłem gdzieś tam poświęcić swoje 10 dni i przyjechać. I osobiście chciałbym, dlatego też na przykład, nie wiem, sam ze względu na tą rywalizację, ze względu na chęć sprawdzenia siebie, sam pojechałem na Summer League i porównałbym ten draft właśnie do tej Summer League, gdzie też ściągają zawodników, tworzą zespoły mniej więcej na równi i grajcie i niech wygra lepszy. Wymaganie samemu od siebie jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Tak ja uważam, bo są gorsze momenty i są lepsze momenty. Na przykład, wiesz, jedziesz i nawet w dużym luzie wygrywasz jakiś turniej, czy mecz, czy wygrywasz pojedynek jeden na jeden z jakimś gościem. Czujesz się super, okej, teraz już jest luz, nie muszę nic robić, bo przecież go pokonałem, już teraz jestem, wiesz. Ale wiele osób zapomina o tym, że ja na dobrą sprawę wygrywasz ten turniej, wygrywasz ten mecz, ale już są następni, którzy chcą wygrać następny mecz i oni wiedzą, że ty wygrałeś i oni chcą cię pokonać, tak, wiesz, znikąd się nie wzięło to powiedzenie, że każdy chce być mistrza, tak? Jeżeli chcesz być profesjonalistą i chcesz gdzieś tam, nie wiem, iść w tym kierunku, to zawsze musisz dawać z siebie 100%, niezależnie, czy to jest gra przeciwko, nie wiem, młodszemu bratu, czy gra przeciwko, nie wiem, najlepszemu zawodnikowi w twoim mieście, czy gra na boisku szkolnym, czy na boisku, wiesz, nie wiem, tartanowym, nieważne, zawsze musisz dać się wszystko, bo jeżeli nie będziesz szczery w stosunku do siebie i w stosunku do gry, to ona ci nie odda w najważniejszym momencie, który przyjdzie do ciebie. I będziesz grał, nie wiem, 4 mecze na luzie wygrać. Przyjdzie mecz, kiedy będziesz musiał zagrać z równymi sobie, albo nie wiem, troszeczkę gorszymi, ale postawią ci twarde warunki i przyjdzie moment, w którym będziesz musiał trafić rzut i go nie trafisz. A wiesz dlaczego? Bo 4 razy nie byłeś szczery wobec siebie, nie byłeś szczery wobec rzutu, nie wykonywałeś tego na 100%. Szczery wobec gry. I nie byłeś szczery wobec gry. I wtedy gra nie oddaje. Nie ma tak, że wiesz, że tu nie ma nic za darmo w koszkówce. Tak jak rozmawialiśmy, ona obnaża wiele słabości poszczególnych zawodników i to czasami w najgorszych momentach, w najmniej odpowiednich momentach. Dlatego zawsze musisz być przygotowany. A może ten trening i na przykład ten mecz sprawi, że jak zagrasz na 100%, to czegoś więcej się nauczysz. Bo grając na 50% na pewno się nie nauczysz niczego. Więc ja uważam, że dzieciaki, młodzież i chłopacy, dziewczyny powinniście łapać jak najwięcej okazji do gry. Niezależnie od rangi meczu, niezależnie od rangi turnieju, masz możliwość grania, pokaż, że jesteś najlepszy, że tylko najsłabszym. Pokaż. Szacunek do drugiego zawodnika pokażesz wtedy, kiedy wiesz, że możesz go pokonać 40, a pokonasz go 45. Cześć, tu Mateusz Ponitka, zapraszam na Draft Camp.